Słuchajcie, mam niespodziankę. Słuchajcie, Cornelius. Nie cieszę się z niego powodu. Słuchajcie, mam Corneliusa jednym ważnym kosztem. Otóż przez totalny przypadek nie kliknąłem sobie to, wiadomo, ale nie klikałem potwierdź zakup, przez przypadek kliknąłem to, blokowałem Corneliusa. I teraz perłę będę mógł sobie zakupić za 2 karnety, czyli za około 4 miesiące, czyli w przyszłym roku. Dopiero będę miał tą zadymiarę. Szybciej nie ma szans, obliczyłem sobie to, więc już nie musicie pisać, że nie, że na pewno zaszedł szybciej, w ogóle nie. Dopiero za 4 miesiące w przyszłym roku będę mógł ją odblokować. No i jeszcze mam dylemat pewien, bo kurde, jakbym poczekał jeszcze, nie kliknął tego, to za 70 dni mógłbym mieć Cordeliusa za 500. Uzbierałbym do końca karnetu dodatkowe 500 i bym sobie mógł kupić perłę. I bym miał wszystkich zadymiarzy w tym momencie, nie? Postać tą legendarną, co zablokuje za kredyty. Tą, co będzie z kolejnego karnetu, bo sobie będę go miał. No, Cordeliusa i ciastka, nie? A teraz ciastka będę miał dopiero w przyszłym roku, więc naprawdę spierdzieliłem. Jest to naprawdę bardzo mi przykro z tego powodu. Ale przynajmniej mamy Cordeliusa, próbuję się im nacieszyć, bo inaczej sobie to wyobrażałem, nie? I słuchajcie, będę walczyć o Cordeliusa, kurde, na najwyższą rangę, nie? Cordelius zasypuje na najwyższą rangę. Kurde. Dobra, idę po prostu tutaj, walczę. Spoko, mega spoko. No, nie wyobrażałem sobie tak tego, ale trudno. Nieważne, walić to. Innego formatyka nie będę mieć po prostu. Wtedy, kiedy myślałem, że będę Pan Cordeliusa, to jest najważniejsze, słuchajcie, ja będę Cordeliusa niszczyć wszystkich. Gdzie jest... No to papa. Słuchajcie, pierwszy raz nie cieszę się z postaci, nie w ogóle. Bo kurde, wręcz mi było przykro, jak go odbierałem, nie? Naprawdę mogłem poczekać. I kurde, tyle. No, kurde, już to zrobiłem. Kurde, nic na to nie poradzę. Czemu dałem skrzynkę? Nie wiem. To już może nie jest dobre, żeby od razu poszedł na środek. Muszę to wykminić, tak? Muszę wykminić tą postać. Chyba nie jest, jak mam się mistrzyłem na tą mapę, więc na razie spróbuję, że odpuszczę. Znaczy nie odpuszczę, w sensie po prostu będę tak szarżować na środek. Coś trenowałem Cordeliusa. Na nudę. Nie szło mi tam źle, więc... Coś się gdzieś potrafi, nie? Ale... Cordelius jest zaraz mi stabilizować. Proszę, ale... Nie lubi się... Tak dobrze znać jak ludzie. Którzy umieją rozwiązać praktycznie. To zależy, to zależy. Kurde, wzięłaś mi Cuba. Nie wiem, co jak z tym właśnie.
Mam własną sumę do zdjęcia. Mega dużo zadań. Nie zrobimy mega spoko. Ale no. Lepiej by było, jakbym poczekał, to bym odblokował ciastka. Nie, w zimę, w grudniu. Miał możliwość odblokowania ciastka, a teraz sobie zawsze po siebie będę taki robił ten. Bardzo dobrze. Trochę szkoda, trochę. Bo nie życie jedno, że coś musi się udać. Po mojej myśli. Zdarzyło się. Tego nie coś. Ała. Holcik, jaki aim! On mi tak trafił z krzaków. Ej, lecę nim na zadymę, bo on jest dobry na zadymę i na knockout. Ej, na knockout. Na knockoutie z nim będę grać. I na zadymie wybiję. No na solo to nie na tej mapie, bo ta mapa jest bez nadymy. Szczery będę, słuchajcie. Kurde, nisko, kurde, nisko. Puszczę. Fajnie, że mam lagi. Nie widziałem w ogóle tego, że był gol. Widziałem. Dlaczego czuczu Charles? Taki debil. Ja chcę. Sulwa, jeden na jeden, jeden na jeden. Przegrałeś. Przegrałem, spoko. Czuczu Charles, jesteś beznadziejny, jestem szczerze. Chińczyk umie grać. Gwiazda gry! Najbardziej posrałem. Kierowałem ich tam. Dobra. Lecimy. Knockout. Ja bym chciał pobijać Ligę Mocy, ale nie wiem z kim. A nie chcę sam. Choć dałoby się, ale nie wiem. Pobijałbym z kimś. Kieruję ich tam wszystkie. Wykierowałem ich tam z tym bogiem tej gry. Nika się może. Chodź na solo, frajerka. O kurde. Dobra. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że trafię. Debilny pan czasami. Ona jeszcze wiem, że dla nas formowała. Okej. Gwiazda gry. No wiem, że jestem zawodny. Nie musicie mi tego mówić. Słuchajcie, pobiłem już moją koleżankę, która jak nie grałem wykorzystała to, że nie grałem i nie pobiłem. Jeszcze nie, ale za chwilę. Za chwilę. Dobra, robimy to. Tak naprawdę to specjalnie blokowałem Cordeliusa, żeby ją pobić. Tak było. Tak szczerze to. Szkoda, że go kupiłem, ale jest spoko, dlatego walić to. Super to jakieś tam jest. Ta fiszku. Dobra, ty niszczę. Nie spodziewałeś się, że nie będzie tak łatwo. Dla nich nie, dla nas tak. Ta mapa też nie jest taka źle, szczerze. Może widzę jakieś wybuchna. Ale sobie radzę na nowym miejscu. Totalne. Co ciebie jeszcze jedna rundka? Albo już teraz wygrałem. Nie, to nie. Jeszcze jedna rundka i tak jest, mamy to. Słuchajcie, jeszcze nie wbiję, w zasadzie to mówiłem, że wbiję.
Tu już mamy przeciwnika. Pana Gobli. Ajajaj, Cordelius. Życie. Nienawidzę cię. Dali nam za to obtyć. Ale pamiętacie o tych krokach, co mamy. Mamy dwa pytania. No dawaj tego śmiecia. Pięknie, no i sobie z nim nie poradzisz, bratko. Lecisz go, lecisz go, lecisz go. Lecisz go. Tak, dobrze Leon, Leon wie co dobra, Leon wie co dobra. Gin teraz, patrz jak jadę. Kurde, chciałem go wziąć do Sięcimia, to znaczy... No co? Nie wyszło. Zra, kurde, Chester jest dobry. Zresztą szkodzenie, na to chodzi. Cordelius jest gorszy niż jaki zasrany klaun. Biorę go w mojej krainy grzyków i kurde niszczę. Niszczę cię, bratku. Kraina grzyków nie zawodzi. Tak jest! Nawet nie zginąłem. No, wykierowałem was. No, wykierowałem was. Dobra. Tak jest! Tak jest! Tak jest! Sprawdzimy jeszcze jego umiejętności na napadzie? Ty. Może na... No dobra, nie jeszcze. I już będzie koniec odcinka, bo jeszcze nawet nie wrzuciłem tego pierwszego. Teraz już je wrzucono. No jeszcze, gdy nagrywam ten, czyli drugi, nie wrzuciłem jeszcze do pierwszego. Dlatego... Teraz się to zrobię. Dajecie mi jakieś tutaj widać, że tu jest taka taranka, nie? No, to się... 25 taranka ja. Jakże ten, że... Jakąś rolę... Kuję na 25, nie? Patrz jaki jadę, ludzie! Patrz jaki jadę! Ja... Jest! Co za debil porobę? Nie wiem, co to jest, tutaj poleciał. Ale wiem jedno. To nie jest to. I że ten Maceruno będzie miał gwiazdę gry, bo kurde leci sobie. Jesteś beznadziejny. Prawie, że... Kurde. Taki ich jechał. Dobić sam. Jak ten czuliczar będzie tak jeździć, to co ja tutaj. No to ja ma ten jeden. Szczerze. I zadymaj sobie dzień. Nie na koordynację.
strzeli znowu. Tylko ten śmieć, kurde, nie mogę robić to. Dobra. Idziemy. Idziemy ich zniszczyć. Na solo wszystkich. Co do jednego. Boty. Fajnie. Drugie. Nie na tej mapie, tak? Nie na tej mapie. Nie na tej mapie. Trochę lepsze, troszeczkę. W sumie... Dobra. I bardzo ładnie poszło. To jest easy win, jakbym kurde dać mi po prostu mniejszego. No. Pięknie. No i tak zostawiam. Na spokojnie, słuchajcie. Chodzę, to będzie dużo więcej gameplayu. Ogólnie to od razu chciałem go wbijać na 25 rangę. Dobra. To jest lepsze. Kombo grzyby sobie kupię, jak będę mógł. No i oczywiście tarczę. No i słuchajcie, mam nadzieję, że biję go na 25 rangę bez kitu, bo on jest zarąbisty, kocham go, uwielbiam, to jest moja ulubiona postać, najlepiej nie najlepiej nim gram, ale jest po prostu super. I zawsze mnie niszczył i zawsze chciałem go mieć. Dlatego walić już to, że kupiłem za drogo i żeby bardziej mi się opłacało za 17 dni, mam go szybciej i bardzo dobrze. Jest mi z tym dobrze. Więc no, chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, czy dzisiaj wbiję tych, ale na pewno wbiję w tym tygodniu. Cordeliusa co najmniej na 20 rangę będę też robić w tym tygodniu, słuchajcie. Na 20 radę na pewno, na innej mapie. No chyba, że nie będę miał więcej punktów, w sensie pieniędzy, bo ja chcę go ulepszyć na 9 moc, czy tam na 10 i dopiero wtedy będę pykał dalej, bo nie chcę go mieć takiego słabego, w sensie na tej słabej mocy, a jak będzie mapa dobra na i wiecie, ta z ziewkami po bokach, to właśnie sobie ją wbiję znowu na 25 rangę, bo tak słabo teraz wygląda. No i przy okazji ta mapa też jest dobra na Cordeliusa, więc idealnie się składa. Trzymajcie się, cześć.